Mommy Long Legs, czyli coś, na co wszyscy czekali. Animacja o Mommy Long Legs. Oglądamy to, zobaczmy, co Nieśmieszny sądzi o Mommy Long Legs. Minęły ponad 2 miesiące od ostatniego oceniania kanału Nieśmieszny z animacjami. I od tamtego czasu na kanale Nieśmiesznego pojawiło się całe mnóstwo ciekawych animacji. Chociażby ta o Mommy Long Legs, w której to Nieśmieszny ocenia Mommy Long Legs. Tak samo jak wy oceniliście poprzedni odcinek z oceniania kanału Nieśmieszny i zostawiliście tam aż 800 łapek w górę. I jest to całkiem przyzwoity wynik, ale jestem pewien, że stać was na więcej. Jako iż są wakacje, chciałbym, żebyście zostawili pod tym odcinkiem 15 000 wakacyjnych łapek w górę. Jako znak, że cieszycie się, że wakacje się rozpoczęły. Tak samo jak ja chciałbym, żeby do naszego kanału zawsze przybywało bardzo dużo nowych osób. Dlatego też witam aż 200 nowych subskrybentów, którzy zdecydowali się kliknąć czerwony przycisk subskrybuj. I oczywiście zostać z nami na dłużej, a jeżeli ty, drogi widzu, jeszcze tego nie zrobiłeś, no to na co czekasz? Nie bądź paruwa, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj, niech zmieni kolor na szary, a otrzymasz wszystkie powiadomienia o najnowszych, fascynujących filmach. A fascynujące na pewno nie jest jedynie 97 000 wyświetleń, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem z oceniania animacji z Nieśmiesznym. I niestety spodziewałem się, że tak dobry film zrobi o wiele, wiele lepsze wyniki. Całe szczęście to mnie nie zdemotywowało i dalej nagrywam dla was reakcje na animację Nieśmiesznego. Dlatego, aby zwiększyć zasięgi tego filmu do granic możliwości, napiszcie w komentarzu hashtag nieśmieszny, no i oczywiście wbijcie na jego kanał, link znajduje się w opisie. No powiem wam, że mamy trochę zaległości. Pierwszy filmik to Giga Buła, tak więc oglądajmy. Giga Buła, czyli burger od Isamu. Nie tak dawno temu odbyło się pierwsze zapromowanie food trucku od Isamu. Było to po to, żeby mocniej zareklamować nowy produkt na rynku. Co ciekawe, to naprawdę masa ludzi przyszła. Ogólnie to burger nie do końca jest Isamu, ponieważ robi to wspólnie z Nitrem. Niestety w moim mieście nie będzie tych burgerów, ale mam nadzieję, że kiedyś ich skosztuję. Nazwy też są świetne. Na przykład jedna z nich to Giga Śmierdziel, więc na pewno zapadną jakoś ludziom w głowach. No i oczywiście zaproszenie Mr. Krychy do tego było genialnym pomysłem. Poproszę tego śmierdziela, robi wrażenie. Niestety ja Giga Buły nie mogę spróbować, ponieważ aktualnie jestem na diecie ketogenicznej, więc nie mogę jeść buły, ale na pewno chciałbym kiedyś spróbować tego wielkiego śmierdziela, bo nazwa naprawdę mnie zachęca. I nie ma co ukrywać, zaproszenie Mr. Krychy na jakikolwiek event z jedzeniem to po prostu strzał w dziesiątkę. Następny filmik to Wojanowice. Zobaczmy, co Nieśmieszny sądzi o Wojanowicach. Wojanowice, czyli serwer Minecraft wyprodukowany przez Wojana. Ciekawe jest to, że zaczęli oni go w 2019 roku, a nadal regularnie go prowadzą. Według mnie założenie tego serwera to był najlepszy pomysł, na jaki wpadli, bo mają nieskończoność pomysłów i do tego masa dzieci pokochała ich za to. Przykładowo... Powiem wam ciekawostkę, wielu z was pisze mi, żebym nagrał coś z Wojanem albo z Palionem, ale jeżeli bardzo chcecie, to być może uda mi się do nich jakoś odezwać i być może nagramy wspólnie jakiś odcinek. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzu. To jest no i oglądamy. Kanał Wojanowice jest nawet. Ponad 60 000 subskrypcji, co wydaje mi się strasznie dużo, skoro ich tylko szotuje. Jestem ciekaw, czy kiedyś Wojan i tym podobni upadną na YouTubie, bo nie ma szans. Dorośnie i przestanie ich oglądać. Wojan życiem! No nie ma szans, bo zawsze, kiedy jakaś część widowni dorośnie, zawsze będzie ta druga część, która też dorośnie do wieku oglądania chociażby Wojana czy mnie. Tak więc, tak czy siak, zawsze będą jacyś widzowie, którzy będą ich oglądać. Milo, ej, coś mi się kojarzy. Milo to nie był przypadkiem ten youtuber, który nagrywał shortsy, ale tak dużo shortsów? Zobaczmy. Milo, czyli najbardziej znany typ od shortów minecraftowych na YouTubie. Dokładnie. Robi codziennie, co na pewno męczy pod względem pomysłu. To nawet widać u niego, bo często nagrywa... Powiem wam szczerze, że ja przez cały czerwiec wrzucałem 3 shortsy dziennie przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni wrzucałem pełnometrażowe odcinki. I powiem wam szczerze, że pomysły już się totalnie zaczęły kończyć. I te materiały z każdym dniem były coraz to gorsze. Na szczęście ten challenge już jest za mną i teraz tworzę quality content. Że na przykład nie może dotknąć trawy albo czegoś innego. Poza tym lekko mnie on irytuje, bo wyskakuje strasznie często, co utrudnia przeglądanie YouTube'a. Przy okazji widać, że te wyświetlenia oraz suby są po prostu puste, ponieważ na live'ach ma tylko po 300 osób, mając aż 450 000 subów. Według mnie jego kanał strzelił się tak dobrze tylko dlatego, bo bo nagrywał on z dziewczyną i widzowie mieli takie: o, dziewczyna. Nieprawda. No nie zgodzę się tutaj w 100% do końca, bo jednak może i coś prawdy w tym jest, że ma tylko 300 osób na streamach, ale nie ma co ukrywać, ci widzowie, którzy oglądają shortsy i polajkują jego shortsa oraz zasubskrybują, to im się wyświetli więcej shortsów danego twórcy, więc tak naprawdę oni będą po prostu oglądać więcej jego shortsów, a nie streamów. Tak więc ta widownia totalnie nie jest zainteresowana jego streamami, a bardziej shortsami, które tworzy. O, jest Sonic, młody Jerzyk, dobra, oglądamy. Ja osobiście jeszcze nie oglądałem Sonika 2, głównie dlatego, że Sonic 2 wyszedł tylko z dubbingiem polskim, a ja chciałem sobie obejrzeć albo z napisami, albo z lektorem. Dlatego czekam, aż wyjdzie wersja taka powiedzmy na Netflixie albo na jakiejś innej platformie i wtedy na spokojnie obejrzę sobie ją na komputerze. Sonic, czyli postać z filmu. Jest to niebieski stworek, tak, który jest mega szybki. No i porównywalny do błyskawicy, okay, bo często no, kiedy biegnie, to zanim się ona pojawi. Dokładnie. Ogólnie na początku miał on wyglądać mega zabawnie i nie wierzę w to, no, że został on tak wypuszczony. Na szczęście ludzie z tego zmemowali i twórcy filmu postanowili go zrobić normalnego. W filmie walczył on z takim czerwonym typem. O nie, spoiler! Nie wiem w sumie czemu tak dużo się mówi o tym Soniku, bo według mnie jest to po prostu zwykły film, ale na pewno dla twórców jest to mega propsik. Jak to dlaczego? Nie jest czerwony, a jest szybki. No nie wiem, ja uważam, że Sonic to całkiem fajny film i naprawdę przyjemnie mi się oglądało jedynkę i myślę, że na dwójkę po prostu bardzo chciałbym pójść, tylko jak mówię, po prostu nie było wersji z napisami bądź też lektorem, tylko była wersja z dubbingiem, czyli z głosami podstawianymi przez polskich aktorów, co moim zdaniem totalnie mogło zepsuć klimat filmu. Aplikacja Shopee, tylko nie aplikacja Shopee. Mam 100% pewność, że Nieśmieszny nie wypowiedział się dobrze o aplikacji Shopee, ale zobaczmy. Aplikacja Shopee, czyli rzecz, o której totalnie nie miałem pojęcia. Ja ale też nie się dowiedziałem, że takie coś naprawdę istnieje. W sumie fajny bajer, bo jeżeli ktoś nie jest wkurzony na to, że cały czas reklamuje się to Shopee i korzysta z niego, to może sobie pobrać. Jednak dowiedziałem się, że jeżeli ktoś ją ma, to powiadomienia brzmią tak: Shopee! I to jest naprawdę wkurzające. Czajcie co na przykład 2 godziny dostawać taką wiadomość: Shopee, Shopee, Shopee! Ja to bym chyba nie widział. Naprawdę w Shopee są takie powiadomienia? What the hell? To najbardziej wkurzające powiadomienie, jakie słyszałem, naprawdę, i to tak bez kappy. Siedział, ale myślę, że pobranie tego dla wkurzenia znajomych to fajna sprawa, ale nie wiem, czy nie za mocna. Shopee! No, dokładnie tak. Shopee, Shopee. O, Brawl Stars Kid. Właśnie, widzowie, czy gracie jeszcze w Brawl Starsa? Dajcie znać w komentarze, jestem ciekaw, bo mam wrażenie, że w Brawl Starsa już totalnie nikt nie gra. Ale zobaczmy, co sądzi o Brawl Starsie Nieśmieszny. W sumie po 3 latach od wyjścia, bo Brawl Stars było popularne jakieś 3 lata temu w sumie. Brawl Stars Kid, czyli kid, który gra tylko w Brawl Stars. Nie rozumiem szczerze, czemu takie osoby jeszcze istnieją, bo wydawało mi się, że Brawl Stars już dawno temu upadł. Dokładnie. Sam mam takiego jednego typa i nie kumam tego, że woli on na przerwie siedzieć w tym telefonie, niż gadać z ludźmi. Ogólnie to grają w Brawl Stars łącznie z 1 godzinę na przerwie, więc też nie ogarniam zbytnio tej gierki. Oj, słabo. Wiem, że są jakieś pucharki albo gwiazdki i odpowiadają one za wasze umiejętności. Ej, widzowie, 2019 rok. Ej, ile masz pucherków? Uwielbiam to. To były czasy piękne. Oprócz tego posiadacie również postacie, które mają swoje zdolności. No. Brawl Stars życiem! Tylko Fortnite. Aha, Brawl Stars Kid versus Fortnite Kid. Szykuje się całkiem niezła wojna. Ale nie ma co ukrywać, Brawl Stars już chyba totalnie upadło i wszystkim się znudziło. Chociaż upadło to dość mocne słowa. Może po prostu wystarczy powiedzieć, że ta gra się już wszystkim przejadła i ludzie szukają czegoś nowego. A propos czegoś nowego, Coin Master Kid. No, Coin Master ostatnimi czasy stał się bardzo popularny i wszyscy w to grali. Nie mam pojęcia dlaczego, widzowie, ale zaraz się dowiemy. Coin Master Kid, czyli dziecko, które gra cały czas w Coin Master. Szczerze myślałem, że nie da się tryhardować w tą grę, ale jak usłyszałem, że ta gra ma z 1 000 000 etapów i da się grać prawie nieskończoność czasu, to się mocno zdziwiłem. Myślę, że takie osoby na 100% sprawdzały to, czy da się mieć nieskończoność spinów i pewnie pobierały te wszystkie dodatkowe aplikacje, żeby móc kręcić i kręcić tym kołem fortuny. Na pewno takie kidy tryhardują totalnie, żeby mieć jak najwięcej znajomych, żeby najechać na wioskę przeciwnika i wygrać. Co ty? Ja po prostu znajomych nie mam na Facebooku, i w życiu prywatnym. What? Naprawdę? Nie mam pojęcia, o co chodzi z tym Coin Masterem. Nie grałem nawet przez sekundkę. Wiem tylko, że atakuje się wioski swoich znajomych i się je niszczy i to jest niby fajne. Totalnie nie czaję tej gry, ale wiem, że dużo youtuberów zaczęło z niej nagrywać, ponieważ była popularna. Ja do nich nie należę. No i przyszła pora na naszego niebieskiego ukochanego stworka, czyli Huggy'ego Wuggy'ego. Oglądamy. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejna reklama Nieśmiesznego zalokowana w Huggy Wuggym. Tak więc oglądamy. Potworna maskotka, czyli mowa tutaj o Huggy Wuggy. Ej, chwila, chwila, czy Nieśmieszny zmienił mikrofon? Chyba tak. Nie wiem czemu, ale nagle telewizja zdecydowała się wypowiadać na temat tej maskotki. Tak, było coś takiego. Ej, widzowie, ja nawet miałem propozycję wypowiedzenia się na ten temat, ale niestety za późno odpisałem, no i niestety nie przeprowadzili ze mną wywiadu. A byłbym w tym reportażu na bodajże Polsacie o Huggy Wuggym, tak więc całkiem mogłoby być zabawnie. Zaczęli tam hejtować, że dzieci boją się Huggiego i że zabija poprzez przytulanie. No i ważniejsze jest to, że wszędzie o tym gadają. I to nie tylko u nas, ale na przykład poruszane jest to również w Stanach Zjednoczonych albo Wielkiej Brytanii. Naprawdę? Nawet Dawid Czech wrócił na YouTube'a i zaczął o tym mówić, że spotkał strasznego Huggiego Wuggiego i mówi, że to prawda. Oczywiście jest to osoba, której możemy zaufać w 100%. Spotkałem Huggiego Wuggiego o 3 w nocy. Tak, pamiętajcie widzowie, nie dzwońcie do Huggiego Wuggiego o 3 w nocy, bo stanie się to i to. Ale to całkiem zabawne, że teraz nagle telewizja czepia się o Huggiego Wuggiego, gdzie bodajże FNAF 5 lat temu był bardzo popularny i tam się działy o wiele straszniejsze rzeczy niż jedna wielka zabawka z zębami, która cię goni. Ale co prawda wtedy nie było dużo pluszaków FNAF-a, więc te dzieciaki, które mają 5 lat i nie mają kompletnie pojęcia, czym jest Huggy Wuggy oraz jakie ma zamiary, po prostu kupują to, bo widzą pluszaka, tak? Więc dla nich to jest zwykły pluszak, o którym nie mają pojęcia, więc po prostu nie wiedzą, czym jest Huggy Wuggy. Dla nich to jest pluszak, który się uśmiecha. Poppy Playtime, kolejna animacja. Co tym razem będzie? Zobaczmy, tu chyba będzie Kissy Missy. Poppy Playtime, czyli gra, która wyszła z Huggy Wuggym. Tak! O Huggy Wuggym było bardzo głośno, ale ostatnio przez to, że nie wychodziła nowa część, temat ucichł. Ale kilka dni temu ogłoszono oficjalnie, że wyjdzie chapter 2 i tak się wydarzyło. To jest stara animacja. Rozpoznawalny, to jest jakaś różowa typiara, czyli tak zwana Mommy Long Legs. Śmiesznie by było, gdyby przeparkowali Huggiego na różowo. Jestem ciekaw, czy o tej części będzie tak samo głośno, ale jak był już. Wydaje mi się, że... Ale już był różowy Huggy Wuggy, czyli Kissy Missy. Nieśmieszny troszkę jest tutaj niedoinformowany, muszę przyznać. Akurat hype na nią będzie mniejszy, ponieważ temat na moje został już wyczerpany. Nie! Ale jak to? Nie został wyczerpany. Huggy Wuggy będzie dalej. I teraz ludzie czekają na 3. chapter, o którym jeszcze totalnie nic nie wiadomo. Mommy Long Legs, czyli coś, na co wszyscy czekali. Animacja o Mommy Long Legs. Oglądamy to, zobaczmy, co Nieśmieszny sądzi o Mommy Long Legs. Mommy Long Legs, czyli taka różowa typiara z Poppy Playtime 2. Ogólnie wygląda ona zabawnie, ponieważ jest jakby chodzącym makaronem. Odgrywa ona główną rolę tej części, ponieważ to ona jest bardzo mroczną postacią. Na samym końcu zostaje wciągnięta do maszyny i kończy swoją przygodę w tej grze. Nie wiadomo o niej zbyt dużo, ale na pewno dzięki temu powstanie masa teorii, że na przykład Mommy Long Legs to bla bla bla. Na razie jeszcze jak... A dokładniej mówiąc, już powstają teorie na temat chapteru 3, czyli Daddy Long Legs, Baby Long Legs, Grandpa Long Legs, Granny Long Legs. Jakoś mocno nie śledziłem Poppy Playtime, ale chyba zacznę. No, koniecznie. Czekam na 3. chapter. Patrzcie, zielony Huggy Wuggy, chapter 3. Na pewno w chapterze 3 będzie zielony Huggy Wuggy.